Ale słuchaj, to jest ten słuchawki mam z pracowni językowej mentorowej, tak więc wiesz. A, to tak. Ja myślałam, że za 500 plus kupiłeś. A nie, nie, moja droga. Broń Boże. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie. My sobie tutaj gadki szmatki, więc jeszcze dokończymy. Za 500 plus, Moniko, kupiłem sobie Access Pointa, a dokładnie Wi-Fi repeatera, żeby miał na strychu też na siłowni internet. A co tam? Można zaszaleć. Czasami uciekam przed dziećmi tam. Natomiast słuchawki, bo rozmawialiśmy akurat słuchajcie, o słuchawkach. Słuchawki mam dokładnie takie same słuchawki, jakie znajdziecie w pracowniach językowych mentora. I tak jak mnie dobrze słyszycie, to właśnie z tego mikrofonu dynamicznego, który jest wpięty w te słuchawki. One są o tyle fajniejsze od mikrofonu takiego tak studyjnego tutaj, że po pierwsze nie słychać dzieci biegających dookoła w domu, co jest dość ważne, a mój syn też ma edukację zdalną w tym samym czasie, jak ja uczę, to i mam odsłuch w słuchawce tego, co mówię, mimo że nie lubię się słuchać. To taka ciekawostka. A słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć o czymś i przy okazji powiem o tym Monice, bo nie wiedziała. W środę kolejny webinar, ale z serii webinarów Pro. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to razem z Martą Florkiewicz-Borkowską, czyli tak zwaną panią Flow Bow, szkolimy 3-godzinny webinar od 18 do 21 z aplikacji, a nawet bo to taka platforma interaktywna, która nazywa się Nearpod. Nagranie z tego webinaru podrzucę Wam też w linku, jak chcecie, bo my mieliśmy dosłownie tydzień temu, w poniedziałek, darmowy webinar, gdzie Marta pokazywała, co to jest. Świetna platforma. A ci, którzy byliby zainteresowani, słuchajcie, takim webinarem pro, jest on niestety płatny, ale tak jak mówię, 3 godziny. Certyfikat, nagranie na własność forever and ever, warto bardzo małe grupy, bo staram się, żeby grupa nie przekraczała 50 osób, a w tej chwili mamy 20 osób na ten webinar, więc warto dołączyć. Link Wam wrzucam i tu, i za chwilę tym osobom, które nas oglądają, także podrzucę link na profilu Mentor Systemy Audiowizualne. Warto się zapisać. Jeszcze kod rabatowy jest 10 zł. Tego też napiszę zainspirowani. Bardzo I warto, bo nawet maluchy sobie z tym radzą świetnie, także polecam. tak więc używasz Nearpoda? Tak. No, to Monika się szkolić nie musi, ale na pewno ten będzie chciała wpaść ukradkiem tam do nas, podejrzeć Martę. 3 godziny naprawdę krok po kroku to są takie webinary, gdzie tak jak być może ktoś był z nami na Teamsach, poodpowiadamy na wszystkie pytania, pokazujemy wszystko. Marta pokaże, jak stworzyć pełną, kompletną lekcję z wykorzystaniem wszystkiego, przy okazji tłumacząc, bo Nearpod nie jest po polsku, ale tak jak chociażby przyzwyczailiśmy się w Kahucie czy w Zoomie na przykład, że już później pamięciowo zapamiętujemy, co jest do czego i czy będzie kolejna edycja Nearpoda? Nie planujemy, tak szczerze mówiąc. Nasze te webinary pro są dość unikalne, więc warto, jeżeli nawet nie możesz być w środę z nami, możesz zawsze się na to szkolenie, Kornelia, bo pytasz, zapisać i dostajesz później i certyfikat, i nagranie, które sobie oglądasz, ile chcesz, bo po prostu takie nagranie pobiera się samemu na dysk, ewentualnie przez link można je oglądać. To o tym Wam jeszcze powiem za chwilę. Tu wydarzenie do Facebooka dałem, podrzucę za chwilę także, słuchajcie, link, gdzie można się zarejestrować bezpośrednio na stronie na to wydarzenie. To ważne, żeby się zarejestrować, opłacić się maksymalnie, słuchajcie, jutro, bo w środę już o 18 widzimy się tak naprawdę na ponad 3 godzinach tego szkolenia. Marta, jako jeden z głównych ekspertów Nearpoda, naprawdę świetnie tłumaczy. Zresztą podeślę Wam za chwilę też nagranie do obejrzenia sobie z Martą z zeszłego tygodnia. Dobra. Sorki, Monika, że ci tak zabrałem początek z ogłoszenia, ale też już wiesz, co robimy w środę, bo tak jak mówię, oprócz tych webinarów, które mamy zawsze, to szły jeszcze w środę. Ale słuchajcie, ja już nie przedłużam. Tylko witam Monikę, która pół roku odpoczywała od mentorowych inspiracji, bo wiecie, po pierwsze musiała, że tak powiem, odpocząć trochę od komputera, bo jak pamiętacie nasz webinar poprzednio, to Monika narzekała na oczy,
Chyba nawet w okularach przeciwsłonecznych się pojawiałaś, a teraz pokaż się, bo zdjęłaś. No, no dobra, pokaż się. No ja i zobacz, jaka powaga teraz ten, tak więc powiem ci twarzowe te okulary od razu widać, zobaczcie, że Monika tak jak ja używa LED ringa, tak więc tak widać to kółeczko świecące się, tak więc. Słuchajcie, więc Monika do nas wraca i obiecuje, że będzie o pisaniu na online. Wszyscy już kupili sobie tablety graficzne, ale zapewniam was, że Monika nie będzie wcale wam mówić o tablecie graficznym, a wręcz pokaże wam kilka ciekawych aplikacji, które wykorzystuję w trakcie tej edukacji zdalnej. Ja znikam, jestem z wami i tu na Facebooku i na Click Meetingu. Coś, Monika, jeszcze chciałaś? Nie było mi raptem pół roku, a już się zepsułeś. Zero poczucia humoru. A nie, poczucie humoru będzie na koniec, zostawiłem, bo ja ten na początku zacząłem, a zawsze ogłoszenia były na końcu. No, ale co to w ogóle jest, no? Oj, no to cię rozśmieszać po prostu, no. I tyle. Oj tam. To spokojnie obiecuję, będzie jakiś żenujący żart prowadzącego. Coś wymyślę. Dzisiaj w sumie 14, nie wiem, czy wiesz, wczoraj był 13 i nie wiem, ile rzeczy ci się popsuło, ale ja ustawiam tradycję, że 13 zawsze mi się coś psuje. Nie wiem, jak u ciebie. No, wywaliło korki, no. Tak, znaczy więc ja to zrobiłam. To widzisz, to nie, to ja raptem tylko piąt mi się jeden zapowietrzył i noc spędziłem w chłodniejszym sypialni. Ale dzisiaj już rano naprawiłem, ale mógłbym opowiedzieć między innymi o tym, jak wygląda dzisiaj moja lekcja w drugiej klasie, gdzie jak wiecie, Teamsy, kochane narzędzie wszystkich, które przetrwało, by dzisiaj Google nie pracował przez godzinę. Kiedyś było tak, że w 81 roku, tak, to był stan wojenny, wiecie, wszyscy teraz pokazują to zdjęcie Czas Apokalipsy, Kino Moskwa i Czołg, a teraz słuchajcie, jest tak, że dzieciaki będą za 10 lat czy 20 opowiadać, że 14 grudnia 2020 roku Google przestało działać przez całą godzinę na całym świecie, prawie że na tym, tak więc tak to historia nowe karty pisze, ale dobra. Ja was zostawiam, jestem w tle, oddaję głos Monice, która zaraz pewnie nam tu coś ciekawego napisze. Przy okazji zobaczymy, czy ma pufiaste literki i charakter pisania pań z edukacji wczesnoszkolnej. Nic ten chłopak nie ma poczucia humoru, trzeba tu wracać bo i posprzątać to wszystko, bo to w złym kierunku idzie, w złym kierunku. No dobrze, tak więc wracam. Trochę odsapnęłam, trochę ogarnęłam różne rzeczy ciekawe w życiu, nazbierałam wspaniałych pomysłów, podszkoliłam się sama, no i jestem gotowa do dzielenia się wiedzą. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o ładnym pisaniu online, bo chociaż mogłoby się wydawać, że skoro my mamy takie przepiękne aplikacje do tworzenia prezentacji, chociażby jak Nearpod, albo jak Genially, albo Emaze, albo jakieś inne również bardzo ciekawe rzeczy, ja bardzo lubię Strut, to jednak w całym nauczaniu online nagle okazało się, że brakuje czegoś. Po pierwsze, brakuje kontaktu z nauczycielem. Dzisiaj na pytanie, czego ci najbardziej brakuje w edukacji online, jeden z moich uczniów powiedział mi, że najbardziej mu brakuje takiego żywego kontaktu z nauczycielem, bo on nie czuje, że ten nauczyciel, który mówi do niego w tym ekraniku Teams, jest tak jakby prawdziwym nauczycielem i coś od niego rzeczywiście chce. Druga sprawa, wiecie, że nawet najpiękniejsza prezentacja, z mojego doświadczenia wynika, że nawet najpiękniejsza prezentacja nie zastąpi rysunku nauczyciela, nie zastąpi pisma, nawet tego najbrzydszego, które trzeba gdzieś tam rozszyfrować, czy jest A, czy E. Co jeszcze? Coś, co się wyświetla, po prostu oglądamy, tak jak oglądamy pogodę. Spójrzcie, kiedy nawet najpiękniejsza pogodynka wyjdzie i powie wam, jaka jest pogoda na północy, jaka jest pogoda na południu, to zapamiętacie najwyżej tyle, że w waszym mieście będzie akurat jutro padał deszcz i no może jaka jest temperatura. Ponieważ to wszystko przelatuje nam przed oczami i tyle, nie zatrzymujemy się na tym. Powiedzenie, że uwaga, udostępniam wam prezentację, zróbcie notatkę albo przepiszcie ten i ten slajd do zeszytu,
To jest trochę jak abstrakcja, bo musiałabym za chwilę później powiedzieć, że a teraz musicie mi przesłać zdjęcia, bo ja będę sprawdzać, czy wy to przepisaliście. Moje lekcje polegają na tym, owszem, ja też robię prezentacje, chociaż teraz muszę przyznać, że korzystam z moich podręczników, takich multibooków i korzystam z tabletów, jednego graficznego i drugiego zwykłego, mam akurat iPad. I na tych dwóch tabletach po prostu piszę, tak jakbym pisała na lekcji. Trochę martwi mnie to, że na przykład mnie wtedy nie widzą, tak? Więc nie widzą jak piszę, nie widzą jakby mojego wyrazu twarzy czy ruchów ręki, no ale no nie wszystko da się osiągnąć online. I druga sprawa, tablica nie służy tylko do pisania. Tablica jest po to, żeby na niej współpracować. Przecież kiedy jesteście na lekcji, to również prosicie kogoś do tablicy, albo wołacie 3-4 osoby i coś tam mają wspólnie zrobić, albo przykleić jakieś karteczki, albo coś odkleić i takie tam inne rzeczy. Tak samo jest tak naprawdę online. Oczywiście, że lekcje online, nie da się przenieść lekcji stacjonarnych w 100% do świata online. Ale naprawdę zrobienie z nich takiej bezdusznej masy przez 30 czy tam 45 minut, to nie jest tak naprawdę dobry pomysł. No i zobaczcie, tak, whiteboard fee ja też bardzo lubię, chociaż zdarza się, że na przykład u niektórych dzieci wyświetla się materiał z opóźnieniem, w związku z czym różnie to bywa. No i ja chciałem tak dodać, to tylko tak wtrącę, tak, znaczy nie ma narzędzi idealnych, zacznijmy od tego, natomiast Monika, gdzie ci jakieś dzieci pozwolą 45 minut lekcję prowadzić? Już no nawet nie, Teams... Tak? Tak. U mnie jak jedna pani na rosyjskim zrobiła 45 minut, to mi się klasa skarżyła i że pani przekracza czas, bo u nas jest ustalone 30 do maksymalnie 35 minut. U nas też. I wiecie co, liczą ten czas co do sekundy po prostu. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, słuchajcie, jako że bardzo mocno osadzonym jestem w Teamsach, to Teamsy wraz z nową aktualizacją, którą przyjęły w czwartek, odliczają 5 minut czasu już nawet do końca lekcji. Nie wiem, czy zauważyliście. Zwróćcie na to uwagę. 5 minut przed końcem lekcji. Czyli jak macie ustawioną te pół godziny, Teams informuje tak nieskromnie, powiem wszystkich, że za 5 minut ta lekcja już powinna się kończyć, tak więc nawet im, słuchajcie, nie przejdzie to ten i jest coraz gorzej. No dobra, zobaczymy, co tam Monika nam zmaluje, już nie przeszkadza. Ale jak są zajęci, to nie zauważają tego. No i dobrze, i my teraz tak, przelecimy sobie przez pisanie. Ja wam pokażę, na czym ja piszę. To jest taki malutki tablecik. Mam tu taki długopis barbiowy. Zobaczcie, on jest taki malutki. Ja wiem, że nauczyciele zainwestowali ogromne pieniądze w tablety różnego rodzaju graficzne. Ja jestem anglistką i ja poszukam sobie tabletu, który będzie mi potrzebny do takich celów jak praca z multibookiem, bo tam mam wbudowane oprogramowanie, coś takiego a la tablica interaktywna. No i tu potrzebowałam łączyć się z tym oprogramowaniem, żeby móc coś zaznaczyć, postawić krzyżyk albo coś ze sobą połączyć, względnie szybko zrobić jakąś notatkę, podświetlić słowa i takie rzeczy. Dlatego też nie kupiłam żadnego wymyślnego tabletu, natomiast tak, popełniłam jeden błąd, mianowicie kupiłam sobie wcześniej tablet Wacom, po czym później uaktualniłam sobie oprogramowanie na komputerze, no i okazało się, że już jest ten tablet niekompatybilny z oprogramowaniem na moim komputerze. No ale z tego korzysta teraz moja córka, więc... Ale zaraz, bo straszysz ludzi, ty się przyznaj, na jakim komputerze tego... No na Macu pracuję, nie wszystko działa, tak? Taka prawda. No właśnie, na Macu, więc bądźcie spokojni, z PC-tami pewnie działa dalej, tylko Monika ma takie dziwne komputery jak MacBook. Tak, po ostatniej aktualizacji akurat ten tablet Wacom przestał współpracować z moim Maciem, więc no nic się już więcej nie dało zrobić. Trudno, dziecko ma Windows, więc używa tego tabletu ona. No właśnie, a jak się nazywa najnowszy system Macintosha? Szybki konkurs dla Moniki. Nie pamiętam, coś z... Duży, nie, chyba z tego co wiem, to duży siur, czyli Big Sure. No właśnie to chciałam. Więc jak się siura dużego zainstalowało, to nie ma szans, żeby cokolwiek z tym działało i nawet producenci różnych oprogramowań mówią, że nie aktualizujcie Maca do siura. Ale Monika nie doczytała,
wiecie, jak to jest z tym. No, mi nie jest źle z tym, także spokojnie, radzę sobie. No i dobrze, i teraz tak, i wydawać by się mogło, że jak macie tablet graficzny, to teraz na wszystkich tablicach będziecie pisać pięknie. Otóż okazuje się, że nie. Bo na przykład na jednej tablicy wychodzą ci literki zaokrąglone, na drugiej tablicy wychodzą ci szpice, na trzeciej są kanciate, a na czwartej w ogóle się nie da pisać, bo się litery rozstrzelają po całym ekranie. I wcale nie zależy to od tabletu graficznego, ale po prostu od tablicy, po której się pisze. Ja w tej chwili tutaj na tej tablicy naszej takiej klikowej mogę wybrać sobie kolor, na przykład czarny, troszkę zmniejszyć tą kreskę. No i zobaczcie, tabletem graficznym mogę pisać w ten sposób. Jak sobie dobrze się przyjrzycie, to odstęp pomiędzy końcówką tego ołówka a linią, którą ciągnę, jest dość duży. No i co się okazuje? Okazuje się, że kiedy zapytacie uczniów, którzy mają na przykład dysleksję albo w ogóle jakieś dysfunkcje, że oni od razu to zobaczą i ich to bardzo denerwuje i to jest tak naprawdę dla kogoś, kto patrzy, to jest bardzo męczące. W takim razie zaczęłam szukać innej tablicy, nie tej wbudowanej w aplikacji, szukałam czegoś innego. Jak się szuka, to się znajduje dużo i dużo innych ciekawych rzeczy przychodzi do głowy. Oglądając też różnego rodzaju webinaria, takie prowadzone przez nauczycieli amerykańskich, gdzie oni mają naprawdę setki pomysłów na prowadzenie lekcji online, byłam pod wielkim wrażeniem różnych pomysłów, no i stąd narodziły się też moje. Dlatego dzisiaj nie będziecie siedzieć i mnie oglądać, ale pracujecie razem ze mną. Zaczynamy od udostępniania mojego pulpitu. Mam nadzieję, że się wszystko ładnie otworzy. Ok. Sylwester czuwa, więc w razie czego powie, czy działa, czy nie działa. Działa, dwie moniki. Zaczynamy od pierwszej tablicy i ta tablica jest moją ulubioną i zaraz zobaczycie dlaczego. Nie chodzi tutaj o to tylko, żeby po niej pisać, choć pisze się całkiem wygodnie i na przykład teraz napiszę cokolwiek używając tabletu graficznego. No, włączcie. Podoba mi się tutaj to, że literki są kształtne. Może tak mi nie wyszło za bardzo, ale jakbym się postarała dokładniej, to nawet używając tabletu graficznego, jestem w stanie namalować tutaj całkiem niezłe, kształtne literki. Gdybym uczyła matematyki, to ta tablica by mi z powodzeniem wystarczyła, zwłaszcza, że na tej tablicy mogę współpracować razem z moimi uczniami. Jest tutaj gumeczka, i tą gumeczką mogę różne rzeczy powycierać. Ok, oczywiście są kształty, jest zmiana kolorów, natomiast uwaga, zapamiętajcie jedną rzecz, bo zaraz Wam się przyda. Po lewej stronie, jak dobrze się przyjrzycie, jest taka wielka i mała litera A. To jest opcja wstawiania tekstu, czyli klikamy w tekst, wybieramy miejsce, gdzie chcemy wpisać ten tekst i go po prostu wpisujemy. Możemy oczywiście dobrać sobie kolor lub ten tekst wyrzucić. Jest tu jeszcze jego rozmiar. Możemy przy pomocy tej kropeczki ten tekst powiększyć albo pomniejszyć. Na przykład tak by to wyglądało. To jest opcja undo, czyli możemy cofnąć do przodu, do tyłu nasze działania. Natomiast słuchajcie, to, że możemy po niej pisać i to całkiem nieźle, to jeszcze nic.
Na tej tablicy możemy wykonać multum różnych zadań i niektóre z nich mogą być naprawdę prześwietne i to nie tylko na lekcje, na przykład dla humanistów czy dla anglistów, dla matematyków też, generalnie nawet na godzinę wychowawczą. Ponieważ tutaj mogę zrobić coś takiego, że mogę Was do siebie zaprosić. Oprócz tego, jeżeli Wy na przykład nie pracujecie na tablecie graficznym, ja go teraz odłożę, ale pracujecie na przykład na innym, jakimkolwiek tablecie z rysikiem, to możecie dołączyć do tej tablicy jako druga osoba i zobaczcie, zapraszam tutaj siebie. Teraz mogę za moment udostępnić Wam link, więc będziecie za chwilę bawić się razem ze mną, nawet zatańczymy. Lub mogę kliknąć More Sharing Options, czyli więcej opcji dzielenia się. I zobaczcie, tutaj jest opcja kod QR. Jeśli wyświetlę kod QR i go zeskanuję moim tabletem, to będę mogła na tej tablicy pisać jako ja, już przy pomocy rysika, który mam dołączony do mojego tabletu. I to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jest to iPad, czy jest to inny tablet, byle był rysik. No i teraz zobaczcie, jak precyzyjnie jestem w stanie na niej pisać przy pomocy rysika i bez żadnej aplikacji służącej do udostępniania ekranu gdziekolwiek, na którekolwiek urządzenie. Jestem po prostu drugim użytkownikiem ekranu. No i popatrzcie, wezmę teraz ołóweczek znowu, no i napiszę. W klasie. Zwróćcie uwagę, że przy tym, co napisałam, pojawiło się moje nazwisko, dlatego że ja dołączając do tej tablicy, je po prostu podałam. Moi uczniowie podają imię i na przykład pierwszą literkę nazwiska albo pierwsze dwie litery nazwiska. W ten sposób, cokolwiek by na niej nie robili bądź nie tworzyli, ja zawsze widzę, kto jest gdzie. Zobaczcie, że mając rysik i dołączając do tej tablicy jako drugi użytkownik, naprawdę mogę zrobić całkiem niezłą lekcję i dodatkowo taką tablicę jeszcze wyeksportować, na przykład jako obrazek. OK? I tutaj jest opcja eksport i jak klikniecie jako image. No i teraz zobaczcie, jak wygląda taka tablica wyeksportowana. W ten sposób, czyli są usunięte wszystkie rzeczy dookoła, a zostaje sam tekst. Wytrę teraz szybciutko tą tablicę. I poproszę Was, żebyście się troszeczkę ze mną pobawili. Poprosiłam moją koleżankę Agnieszkę Jachymek z EduNotatek, żeby przygotowała dla mnie kilka fajnych obrazków na dzisiejsze spotkanie. Generalnie uwielbiam te obrazki, bo są prościutkie i tak naprawdę jest na nich tylko to, czego potrzebuję. Proszę zatem, żebyście do mnie dołączyli, czyli klikam Invite, kopiuję link i kiedy prowadzę lekcję Teams, wrzucam ten link do spotkania. Kliknijcie proszę ten link. I dołączcie do tablicy. I już biegają po tablicy jak dzieci. Zapraszam, dołączajcie. Możecie teraz na chwilę zobaczyć, co tutaj można zrobić, pomazać tą tablicę. Brawo. Jak widzicie, macie swoje etykietki. Najpierw pojawia się, że to jest anonimowa osoba, a za chwilę pojawia się już imię. OK. No dobrze, to teraz wszystkie dzieci stają po lewej stronie.
Wszyscy stają po lewej stronie. I nikt się nie rusza, nikt się nie wierci. Angelika na lewo. Nie na prawo, na lewo. Wojtek na lewo. Okej. Okay. No to pomazali. W związku z czym muszę to wszystko wyrzucić do śmietnika. Teraz słuchajcie, nie marzymy już. Zakaz. Nie wolno. Już nic nie piszemy, bo za chwilę będzie zadanie. Uwaga, posłuchajcie. Zobaczcie, dodaję do tej naszej tablicy obrazek. Tutaj jest taki plusik u dołu i tutaj mogę sobie wybrać obrazek z mojego dysku. Mam tutaj folder mentorowe inspiracje i wybieram sobie obrazek, na przykład taki domek. Okej, zaraz ten obrazek zobaczycie, już jest. I teraz uwaga, raz, dwa, trzy, wszyscy chowają się w łazience. Wszyscy do łazienki. No, ktoś skasował obrazek. Okej, jeszcze raz. Poczekajcie chwilę. Dzieciom się też to zdarza, nie ma problemu. Można zrobić jeszcze raz. Za pierwszym razem może się zdarzyć, a potem już wiedzą, czego nie należy robić i gdzie przyciskać. Okej. No dobra, to teraz do garażu. Wszyscy chowają się w garażu. A Zibi jest bardzo odważny i idzie do ogrodu sprawdzić, czy tam są jakieś duchy. Ale tylko Zibi, nie Aga. A Aga sprawdzi, czy są duchy w sypialni. Okej. Jeżeli są, skocz do góry. O, są duchy, to nie idziemy do sypialni. A teraz Zibi sprawdzi, czy duchy są w kuchni. Okej. Zibi, jeżeli duchy są w kuchni, zrób wielkie kółko dookoła stołu. O rany, są duchy w kuchni, więc nie możemy tam w ogóle pójść. Ewa, możesz zobaczyć, czy duchy są w salonie? Jeżeli są w salonie, to usiądź na sofie. O, Ewa usiadła na sofie, czyli są duchy w salonie. Okej, a teraz wszyscy siadamy na dachu i jesteśmy ptaszkami. A teraz wszystkie ptaszki odlatują na lewo do ciepłych krajów. Wojtek, odlatuj, bo zamarzniesz. Wojtek nie daje za wygraną, proszę bardzo, chce zamarznąć. Okej, no to teraz wklejamy sobie, czyścimy całą tą tablicę. Ale się śpieszą. Poczekajcie, zaraz porysujecie, spokojnie, na lewo. Monika, ja chciałem tylko dodać, zwróć uwagę, tak jak bywa czasami z internetem, być może Wojtkowi ptaszek stanął i nie mógł odlecieć. No tak mogło być, no cóż. Okej, ponieważ bardzo lubicie rysować, to myślę, że jesteście już gotowi, żeby... Na co? Piszę na tablecie. Aha, okej. Dobrze, słuchajcie, zwiercone towarzystwo. Nawet moja piąta klasa jest mniej zwiercona. Słuchajcie, mamy choinkę i musimy ją jakoś udekorować. Narysujcie na niej piękne bombeczki. Każdy swoją własną projektuje. Mogą być łańcuchy, bombki, co tylko chcecie.
Okej. Zawsze się ktoś trafi chętny do usunięcia obrazka. Takie to życie jest po prostu ciężkie nauczyciela. To w takim razie Beatka musi narysować zarys choinki. Szybko, Beatka, rysuj choinkę na zielono, bo nam zginęła. Super, Beatka. Nawet ładniejsza niż ta, co mieliśmy. Bardzo ładnie. A, Agnieszka, Angelika. Angelika, a mogłabyś narysować jakiś prezent pod choinką? Kto zgumował moją bombkę? Nie ja. Super. Słuchajcie, może ta choinka nie jest najpiękniejsza na świecie, ale ona ma wyjątkową wartość. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zrobicie ten zrzut ekranu, to jak ta cała pandemia minie, to przypomnicie im na następne święta, jak ubierali choinkę i jak ta choinka wyglądała i możecie spróbować odtworzyć jej wygląd w realu za rok, mam nadzieję. Dobrze. To była tablica, która się nazywa AVAP i naprawdę jest bardzo prosta w użyciu. Co tutaj więcej można zrobić? Można tutaj dodać na przykład PDF, tylko niestety zobaczycie wtedy informację, że to jest opcja premium. Więc my korzystamy z tej opcji, która jest darmowa. Pamiętajcie, że tych aplikacji jest bardzo dużo i nawet jak w jednej aplikacji coś jest płatne, to w drugiej znajdziemy na pewno coś, co jest niepłatne. I jak się zna ich dużo, to można wykorzystać różne w różnych celach. Robię zrzut ekranu, słuchajcie, bo taka piękna choinka wyszła, że ho, ho, ho. Jest, zrobione. Dziękuję bardzo. I to była pierwsza tablica. A teraz ktoś, kto ma tablet graficzny po drugiej stronie, czy może ta osoba podpisać tutaj u góry mentorowe inspiracje? Kto pisał na tablecie graficznym? Angelika? No przyznajcie się Monice, kto kupił sobie za 500? Ja w tej chwili napisałam na normalnym tablecie rysikiem. Tak to mentolowe? Ale mentolowe to co innego jest. Ja to włączę Polskę, nie ma już Monika mentolowych podobno. Nie ma już mentolowych, zakazali. Szkodliwe. Bo podobne za bardzo smakowały i zakazali. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to była tylko jedna z tablic, którą dzisiaj chciałam zaprezentować, a teraz uwaga, będzie druga i spokojnie, nie zastygajcie w bezruchu, bo za chwilę pracujecie dalej. Kolejna tablica, którą chciałabym Wam pokazać, nazywa się EZWrite. I to jest, muszę powiedzieć, moja ulubiona tablica, z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że się na niej pięknie pisze. Po drugie, dlatego, że mogę sobie też pozapisywać różne rzeczy. Po trzecie, bo mogę współpracować z uczniami. Już możecie uciekać z tej tablicy, spokojnie. Mam podgląd, wiem, kto tu został. Okej, zaraz zamknę AWAP. Popatrzcie teraz do mnie na okienko. I zwróćcie uwagę na to, że w linku, który za moment do Was wyślę, jest tutaj takie okienko, które nazywa się Join Room, czyli przyłącz się do pokoju. Jeżeli klikniecie przyłącz się do pokoju, to będę prosiła, żebyście wpisali tutaj swoje imię
i na przykład pierwszą literkę nazwiska, natomiast pod spodem będziecie musieli podać room ID, czyli numer pokoju, który wygeneruje, jak już utworzę taką tablicę. Cofam się. I tutaj muszę się zapisać przez Google, dlatego przez krótką chwilę dzisiaj tak naprawdę ogarnęła mnie groza, bo myślę sobie, ludzie, nie pokażę Wam takiej fajnej tablicy. Zobaczcie na tę tablicę. Ona nie jest wcale skomplikowana, ale to tylko złudzenie, ponieważ możemy zrobić na niej wiele ciekawych bardzo rzeczy. Pierwsza, zobaczcie, tutaj jest taki papier toaletowy w prawym dolnym rogu i ta karteczka to jest tło naszej tablicy. I oprócz tego, że mamy tutaj różnego rodzaju tła, na przykład, zobaczcie, jest pięciolinia, jest taka liniatura, nawet na WF-ie można zaplanować strategię gry w piłkę nożną lub, zobaczcie, nawet takie dziwne tło jest. Nie wiem, do czego ono służy, ale pewnie rysownicy będą coś umieli z tym zrobić. Są kratki i jeszcze taki diagram jest, jakby komuś był potrzebny. Jest oś liczbowa, taka piękna, można coś tutaj wykombinować na tej osi. Jest jeszcze takie boisko. Ale co najważniejsze, to jest tak naprawdę to, że my możemy tutaj dodać dowolne tło. I o ile na tej tablicy AWAP, zwróćcie uwagę, że kiedy ja dodałam obrazek, to ktoś mógł ten obrazek usunąć, to tutaj już jest to niemożliwe. Teraz, oczywiście, jeżeli dodam tło, klikam teraz ten plus. Angelika, uciekaj z tablicy, bo cię widzę. Dałam ten plusik i zobaczcie, zrobiłam sobie taką wykreślankę. Która za chwilę pojawi nam się na ekranie. I teraz mogę zaprosić uczniów do współpracy. To zadanie. Tak naprawdę, jak każde zadanie, do którego zapraszamy uczniów, wymaga dyscypliny. Dlatego, że jeżeli wpadną tutaj wszyscy i zaczną biegać po tym ekranie jak mrówki, no to niestety nic z tego nie będzie. Dlatego, kochani uczniowie, kiedy już wpuszczę Was na tą moją magiczną tablicę, to bardzo Was proszę, żeby wszyscy stanęli po lewej stronie i zaczekali na wytyczne. Teraz, żeby uczniów wpuścić na tę tablicę, jak robiłam to pierwszy raz, to jakoś tak zapomniałam im wytłumaczyć, co jest u dołu. Nie było to żadnego najmniejszego problemu, bo świetnie sobie poradzili, że tutaj jest kreseczka, którą może sobie zwiększyć linię. Tu jest gumeczka, tutaj są takie karteczki, na których można pisać. Natomiast tutaj można wstawiać obrazki. Ale my na razie nic z tych rzeczy nie robimy, ewentualnie będziemy zakreślać. No i teraz uwaga. Potrzebuję kilka takich karteczek i muszę je ustawić tutaj po lewej stronie. Z reguły robię to odrobinę wcześniej. Przed lekcją, żeby już nie tracić czasu na lekcji. Dobra. Mamy. No i teraz uwaga, po lewej stronie u dołu mamy kilka opcji. Po pierwsze, możemy opuścić tę tablicę. Po drugie, możemy ją zapisać, nagrać, bo tu jest nagrywarka. I jeszcze mogę Was zaprosić do współpracy na tej tablicy. Zobaczcie, pojawia się kod QR. Możecie ten kod zeskanować lub mogę podać w czacie link.
do tej tablicy. No i zobaczcie, jeszcze jest room ID. To jest 48 480 96901. I to też wpisuję w okienku czatu. W związku z tym dołączcie do mojej tablicy w ten lub w inny sposób, jak Wam jest wygodniej. Ja sobie czekam, dzieci dołączają i zwróćcie uwagę na to, jaka jest różnica pomiędzy tą tablicą a tablicą AWAP. To jest, tutaj nikt nic nie zrobi, dopóki ja tak naprawdę na to nie zezwolę. Ja też dołączę do tej tablicy razem z Wami przez kod QR. Monika 489. Room ID 480 896 901. Dołączyłam do tej tablicy. I choćbym nie wiem, co zrobiła, nie jestem w stanie po niej pisać. Zobaczcie, że kiedy kliknę kolejną ikonkę, to jest taka główka z kreskami, to wyświetlą mi się osoby, które do tej tablicy dołączyły. Klikam teraz co-creation, czyli współpraca. Ponieważ pracujemy teraz w aplikacji Click Meeting, to nie będę włączać kamerek, bo może ktoś będzie się czuł niekomfortowo pojawiając się, ale włączę co-creation. I teraz bardzo proszę, żebyście się ustawili w tych kwadracikach i żeby w tych kwadracikach nie było więcej niż 5 osób. OK. Super, bardzo się cieszę. Teraz, ok, wszyscy, którzy się tam po lewej stronie nie mogli podłączyć, wszyscy stają po prawej stronie. Kto jest jeszcze żyw, może sobie sam otworzyć karteczkę i tutaj się zadekować po prawej stronie. Dobra, teraz... Tylko przez, właśnie, przesuńcie sobie karteczki na bok. Bardzo ładnie. Nie muszą być różne kolory, wystarczy, żeby wziąć karteczkę. To, że bierzecie karteczkę, pozwala mi zobaczyć Wasze imię. OK? Po to mi tylko to jest potrzebne. OK, to teraz, uwaga. O, Monika. OK, teraz uwaga, szukamy słów, które znajdują się w tej wykreślance, one są tutaj ukryte. Tylko zakreślamy je w taki sposób, żeby mimo wszystko nadal było widać, co jest na naszej wykreślance. Czyli nie skreślamy ciemnym kolorem, tylko bierzemy w kółeczko. 3, 4, start. Bardzo grzeczne dzieci. Czasami zdarza się na przykład, że wpadnie ekipa i po prostu grubymi liniami byle jak to robi, a tu proszę, jak elegancko, pięknie porobione. Starannie. Słuchajcie, nie wiem w tej chwili, ile nas tutaj jest na tej tablicy, ale ja uczę grupy. Nie, 15 osób się podłączyło. To tak normalnie jak na angielski.
Okej, super. Bardzo dobrze. No, a tutaj nie mam ulubieńców, którzy narysują mi serduszko po prawej stronie. Nie, no są serduszka. I zobaczcie tutaj. Jezus. Słuchajcie, zobaczcie, że tutaj tak naprawdę to nawet myszką się dobrze pisze. Natomiast zobaczcie, jak ja napiszę teraz tak. Czerwonym kolorem napiszę na zwykłym tablecie rysikiem. A teraz napiszę na tablecie graficznym. Chociaż według mnie na tablecie graficznym, no naprawdę, pisze się mniej wygodnie. Być może ktoś ma jakiś wyższej rangi, że tak powiem, tablet graficzny, to wtedy pisze się lepiej. O. Porozrabiamy. No dobra, to teraz możecie porozrabiać. Ale żeby aż tak? No to teraz robimy to, co by zrobili uczniowie. Okej, tablet jest okej. Ktoś się wziął za sprzątanie. Okej, dobra. Dziękuję Wam bardzo za udział w tej części i tylko przypominam, że tak naprawdę możecie się tutaj pobawić wszystkim. Możecie zrobić wykreś. Oczywiście trzeba zawsze wziąć pod uwagę to, że dzieci to będą robić myszką albo będą to robić na gładziku. Więc wymyślamy takie zadania, które są łatwe do zrobienia, gdzie nie trzeba pisać po prostu jakichś pięknych zawijasków. O, pojawia się obrazek, co to będzie? Kot na klawiaturze. No kot to jest takie, taka myśl przewodnia moich lekcji online. Dzisiaj też był kot. Proszę Pani, bo kot mi usiadł na klawiaturze i mi się obraz obrócił. Co ja mam wcisnąć? Okej, dobra, wychodzimy stąd. Okej, i teraz dostaliście informację, że tablica jest zamknięta. No i teraz moja ulubiona opcja, której nie mogłabym nie pokazać. Okej, to jest taka aplikacja. Zobaczcie, to są moje ulubione, nazywa się Epic Pen, to jest jedna, ale ja chciałabym pokazać aplikację EasyCast. EasyCast i w ogóle cast to jest takie słowo wytrych, czyli ja akurat pracuję na iPadzie, w związku z tym chcę połączyć w tej chwili ekran mojego iPada i wyświetlić go na komputerze. I ten komputer to nie musi być Mac, od razu zaznaczam. EasyCast działa na każdym komputerze. Na Windowsie też bez problemu zafunkcjonuje. Więc jeśli masz iPad, zainstaluj na iPadzie aplikację EasyCast i dokładnie tą samą aplikację zainstaluj u siebie na komputerze. One muszą być, połączyć się w parę. U mnie jest ta aplikacja w tym miejscu i dokładnie taką aplikację mam też tutaj na komputerze. I teraz, żeby połączyć ekran mojego iPada z komputerem, klikam
EasyCast na komputerze. Zobaczcie, tutaj już sobie zminimalizuję. Pojawia mi się informacja, w jakiej sieci pracuje mój komputer, mój laptop. Akurat ja pracuję na MacBooku, natomiast normalnie można to zrobić na Windowsie, nie ma żadnych problemów. I teraz muszę dokładnie tę samą aplikację włączyć na iPadzie. Na iPadzie wybieram coś, co się nazywa Broadcast Screen i pojawia mi się automatycznie komputer, na którym również jest zainstalowana aplikacja. Może to być również telefon. Klikam rozpocznij emisję, jest po polsku. OK, zobaczcie, transmisja ekranu. No i teraz zamykając te okienko, to co widzicie, to już jest ekran mojego tableta. No i teraz na tym tablecie mogę już oprócz oczywiście naprawdę pięknego pisania, mogę zrobić mnóstwo ciekawych rzeczy. No ale spójrzcie najpierw na pisanie. Mamy tutaj aplikację GoodNotes, otwieramy sobie nowy zeszyt. Na przykład tworzymy Create i możemy już zacząć robić notatkę. Na przykład zobaczcie, jak można pięknie pisać. I tutaj już te literki są naprawdę bardzo dobrze dopracowane. Pokażę teraz kolejną aplikację. OK, jedna sekundka, ja się tylko przełączę. Dobra. Jeszcze chwileczkę. OK. I teraz jestem w aplikacji, naprawdę to jest moja aplikacja numer jeden w nauczaniu zdalnym. Aplikacja nazywa się Explain Everything i została zaprojektowana przez Polaków z Wrocławia. Ale dawno, dawno temu w Polsce to mało kto był zainteresowany tą aplikacją. Wyszli na szerszy rynek. No i oczywiście, że w tych szkołach, gdzie wykorzystywano nowoczesne technologie, czy w firmach, ta aplikacja się przyjęła. Natomiast w Polsce robi się naprawdę coraz bardziej popularna. Ja tutaj lubię przede wszystkim to, że mogę sobie zmienić wygląd mojego tła, a jest to bardzo ważne, kiedy pracujemy z uczniami z dysleksją. Bo przecież w momencie, kiedy oni cały Boży dzień siedzą przed tym ekranem i widzą te czarne litery w prezentacjach i białe tło na przykład, to naprawdę nie czują się już dobrze. Ten kontrast pomiędzy czernią a bielą ja mogę delikatnie zmniejszyć i tutaj jeszcze dodatkowo mogę to rozjaśnić. O, co więcej, mogę też zmienić miniaturę. Może być taka, może mogą być kropeczki, mogą być kratki. Ja bardzo lubię linie i to zawsze wybieram. Gotowe. Jeżeli delikatnie rozsunę te linie palcami, to będę miała je większe. I teraz już ten charakter pisma może być jeszcze piękniejszy, a wydaje mi się, że w tej aplikacji to już jest po prostu mistrzostwo świata, więc jeśli ktoś lubi ładnie pisać, tak jak ja, to ja w tej aplikacji po prostu czynię cuda. I tu już naprawdę wystarczy jakikolwiek tablet, rysik,
i aplikacja, która rzuci ekran tableta na ekran naszego, na pulpit naszego laptopa albo po prostu komputera. Najlepiej laptopa. Te aplikacje mają w nazwie słowo cast albo mirror i trzeba wybrać taką, która dla Was będzie najłatwiejsza. Ja wybrałam EasyCast, bo naprawdę jest najłatwiejsza. Dwa kliknięcia i załatwiona sprawa. No i teraz zobaczcie, że ja tutaj, oprócz tego oczywiście, że mogę tutaj pisać, mam gumkę, kształty, to mam jeszcze wskaźnik, na przykład taki miecz. Tych wskaźników mam do wyboru, do koloru. Bardzo często używam tej strzałki, kiedy tłumaczę, czyli piszę i tłumaczę. Przykuwam uwagę. Mogę też wejść w tryb prezentacji i w ten sposób mam tutaj tego wszystkiego mniej i ekran staje się większy, ale nadal mogę po tej kartce pisać. Potem oczywiście wychodząc z trybu prezentacji do trybu standardowego, mogę taką rzecz zapisać jako obraz lub jako dokument lub jako projekt. Oprócz tego mogę też na przykład dodać tutaj różne rzeczy, które są mi tak na bieżąco potrzebne. Na przykład clipart. Dajmy na to, porównujemy coś ze sobą, to nie muszę już wcześniej myśleć, skąd wziąć jakieś obrazki, bo ja już je tutaj mam, mogę je powiększać, pomniejszać, a nawet przy pomocy dwóch palców mogą ze sobą porozmawiać. Oprócz tego mogę też zrobić zdjęcie. Czyli na przykład wpadam na genialny pomysł, że dzisiaj chciałabym zrobić jakieś zdjęcie czegoś, na przykład z ćwiczeń coś muszę wytłumaczyć, a nie mam możliwości zeskanowania wcześniej, to mogę zrobić zdjęcie. Na przykład tutaj zrobię napis. O, używam tego zdjęcia, gotowe, zmniejszam i mam go w mojej prezentacji. Ostatnio też zrobiłam z dziećmi eksperyment, czyli uczyłam ich policzalnych i niepoliczalnych rzeczowników i po prostu włączyłam kamerę, obok przygotowałam sobie wszystko, co potrzeba do tego eksperymentu i normalnie pokazywałam to na kamerce i oni mogli oglądać, co się sypie, co się leje, co się dzieje z masłem i tak dalej. Co więcej, mam tu dużo różnych jeszcze i ciekawych rzeczy. Mogę wstawiać dźwięki, mogę wstawiać gify. W zasadzie powiem tak, wszystko co potrzebuję, żeby zrobić super lekcję, mając pod ręką tylko tablet i mając pod ręką tylko książkę, jestem w stanie przygotować naprawdę mądrą lekcję, taką wciągającą i w czasie której jest naprawdę bardzo dużo produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o charakter pisma, to tutaj w tej aplikacji jest naprawdę najpiękniejszy. Jeżeli chodzi o lekcje online, to oczywiście takich aplikacji, w których można rysować lub pisać, jest dużo więcej. Niektóre są tylko na iPad, a niektóre są i na to, i na to. Drawing Car jest tylko na iPad, niestety. No, już te odgłosy przykuwają uwagę, prawda? I teraz zobaczcie, mogę stworzyć rysunek, który będzie żył. Ja tylko dodam, jako ta policja czasowa. Już. Godzina nam minęła. Dobra, już kończę. Powiedz coś. Sylwester, powiedz coś. A, to ja nie wiedziałem, że to ja mam mówić. No powiedz coś, tylko głośno. Aha, normalnie. Dobrze. Już? Niestety,
kończymy, godzina. My dbamy o wasz wzrok przed komputerem, bo zaraz nas w raporcie napiszą, że ten, przez nas macie później problemy ze wzrokiem i tak dalej. Cieszymy się, że wam mało to, co Monika może... Stop, stop! A to już. A ja zabieram z ludźmi gadam. Dobra, ciebie o wiele lepiej słuchać, tak więc Monika, dobrze, kończymy. Wrócisz po nowym roku do nas może, co? No wróci. No wróci Monika, no i tak więc nie martwcie się, spokojnie, wszystko zaplanowane. Natomiast tak, słuchajcie, staram się jednak trzymać te godzinki zawsze webinarowe, bo my to byśmy tu siedzieli, może kiedyś wpadniemy na taki pomysł, że robimy nocne oglądanie filmów edukacyjnych albo coś innego i zrobimy nocne szkolenie, takie wiecie, z litrem, każdy będzie miał litra kawy przy sobie. Maratony edukacyjne już były, to super belwszy wymyślił w dzień, ale w sumie w nocy nikt nigdy nie zrobił. I to jest dobry pomysł. Ciekawe, jakbyśmy się bawili. Tylko podejrzewam, że o 3 nad ranem to byłoby naprawdę ciekawe szkolenia. Tak więc, a ja włączę kamerkę w ogóle. Tak więc. Oj, patrzcie, i Monikę nam wyrzuciło. Ale numer. A to też się tak zdarza, bo czasami tak jest, że internet wyrzuca. Mieliśmy to nieraz. Ja przypomnę z Moniką Quizlet. 3 podchodziliśmy i zawsze było coś nie tak. To, więc Monika za chwilę wróci. Ja bardzo dziękuję. Monika oczywiście jest the best. Cieszę się, że wy... O, jesteś już... Przepraszam, proszę pana, bo mnie wywaliło. No właśnie chciałem powiedzieć. Pani nie naciska tego przycisku opuść. To jest przy breakout roomach. Jest świetnie, bo dzieciaki chcą wyjść z tego pokoju i klikają opuść i wychodzą całkowicie z lekcji. A więc być może sobie zrobimy kiedyś taki webinar, czyli smaczki Google Meet'a, Microsoft Teams i Zoomów i wtedy będziemy siedzieli i dzielili się historiami. Później powstanie z tego film dokumentalny Szkoła 2020. To, że panie Dariuszu, jak u kogoś, ktoś ciągle kogoś wycisza, to ja zachęcam jednak do zapisania się na webinar płatny z Nirpoda. Gratis panu podeślemy nagranie webinaru z Teamsów, gdzie pokazujemy, jak to sprawić, żeby nikt nikogo nie wyciszał. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam bardzo. Monika, dziękuję również. Wysyłam wam link do certyfikatu, zarówno tutaj, jak i, słuchajcie, wstawiam też ten link do certyfikatu na profilu Mentor System Audiowizualny. Wstawiam go na profilu Fundacji Inspirujemy, która jakby jest odpowiedzialna za między innymi merytorykę i prowadzenie właśnie tych webinarów, tak, Mentor jest naszym partnerem technologicznym, zapewnia nam klika, daje nam fajne rzeczy, chociażby nagrody na różne konkursy i tym podobne i zapewnia nam z Moniką między innymi wsparcie technologiczne, co sobie bardzo chwalimy, prawda? Monia tu, jeżeli chodzi o pisanie na tych prawdziwych tablicach monitorowych. Bo chcę jeszcze odpowiedzieć na pytanie. Mhm. Ale nie, że ktoś kogoś wycisza. Wyciszyć cię? Dobra, słuchajcie, bo tutaj zastanawialiście się, czy można pisać w OneNote. Tak, ja normalnie mogę otworzyć OneNote i pisać, natomiast jeżeli chodzi o synchronizację pomiędzy tym, co piszę w OneNote i tym, co się wyświetla, to bywa, że jest delikatne opóźnienie. A jak gdzieś na przykład trochę przywiesza się internet, to rzeczywiście jest tak, że ja piszę w OneNote, a oni to dopiero po chwili widzą. Więc tutaj taki zgrzyt nastąpił rzeczywiście. Albo na przykład ja sobie napisałam coś przed lekcją, chciałam to wyświetlić jako pulpit w OneNote, okazało się, że tamtej notatki jeszcze nie ma, ale już po chwili była. Więc no tutaj tak trochę może być takie opóźnienie. To tak jak w Whiteboard FI, że niektóre tablice są widoczne od razu, a niektóre trzeba wejść w ucznia, chwilę poczekać i ona się dopiero dogrywa, tak? Tak więc słuchajcie, to jest technologia.
tutaj nie przeskoczymy pewnych rzeczy, tak, i też sporo zależy, tak jak wcześniej było pytanie o Wi-Fi, od tak naprawdę naszych łączy przepustowych i łączy naszych dzieci, tak. Wiele osób pyta na przykład, czy można widzieć więcej osób, czyli żeby całą klasę na ekranie widzieć. Okej, super, świetnie, tylko próbowaliście kiedyś widzieć całą klasę każdego w okienku osobnym, a nie jako spotkanie to w krzesełkach tak zwanych. Trzeba mieć naprawdę pokaźny internet, żeby uciągnąć wtedy na przykład tyle obrazów. Tak? To coś, tak. o czym nie mówimy, a jak na pewno zgodzicie się ze mną, nawet jeżeli my zadbamy o dobry internet, to bardzo często po tej drugiej stronie nasi uczniowie już nie mają takiego świetnego internetu. Tak, i na przykład niektóre tablice wirtualne takie, gdzie zapraszamy dzieci do współpracy, one czasami nie są w stanie pociągnąć. I u niektórych dzieci nie widać. No i tak, temu się na płacz już zbiera, bo on by chciał już tam coś wkleić, a tamten już dawno napisał. I to tak trzeba po prostu, wiecie... Dużo takich tablic mieć w kieszeni, żeby wybrać te, które są dobre w danej klasie. Na przykład w jednej klasie nie mogę zrobić żadnego ćwiczenia na współpracę. Po prostu ja wyświetlam, ja mówię, oni mi odpowiadają. Nie ma takiej opcji, po prostu 5 osób ma tak słaby internet, że nie są w stanie się dołączyć nawet do Quizzes. A do tego ja dodam, z mojej perspektywy Teams jest dość obciążającą aplikacją, jeżeli chodzi o system, tak, więc nie wiem jak z Meetem. Zbyszek się pyta, czy wystarczy zwykły tablet, czy może być graficzny i działamy. No część aplikacji, które pokazała Monika, wymaga jednak na przykład Androida lub iOS-a, tak? Część pracuje online, tak jak te pierwsze tablice i na komputerze, natomiast Renato dobrze pisze, ja widziałem jakby w akcji moją panią dyrektor, która myszką pisała tak, że ja myślałem, że ona używa tabletu graficznego, a więc wszystko zależy też od naszej wprawy, a czasami zdolności manualnych, tak, więc może kaligrafia powinna wrócić do szkół. No ja na przykład na tym tablecie graficznym no jakoś tak brzydko piszę. Nie przepadam, ja go używam tylko do multibooka, żeby coś tam różne rzeczy pozaznaczać. Natomiast nie mogę skoordynować wzrok, patrzeć tu, a pisać w drugim miejscu. To tak mi nie wychodzi mi to. Nie wychodzi, jest mi niewygodnie. To bywa różnie, dokładnie. Słuchajcie, to tak, ja jeszcze raz zapraszam Was, jeżeli ktoś jest chętny, w środę kod zainspirowani, webinar pro z Martą Florkiewicz-Borkowską. Wcześniej wsklejałem link, mogę jeszcze ewentualnie do zapisu, zresztą na kliku to Was przeniesie później chyba do zapisu, o ile dobrze pamiętam. Wszystkie newsy, informacje i webinary nadchodzące śledźcie profil Fundacja Inspirujemy. Profil fundacji mogę Wam podrzucić tutaj też i od razu tam będzie. I słuchajcie, za tydzień ostatni webinar w tym roku, webinar niespodzianka, ogłosimy go zapewne w czwartek. Ja tylko powiem, że warto na nim być, pokażemy jak chociażby używając telefonu komórkowego później wykorzystać to i zrobić coś fajnego, kreatywnego. Każdy z nas ma komóreczkę pod ręką, Monika masz? Ja mam nową, fajną pokrowiec, tu i zobacz, taki ładny moro. Ładny, z Chin przyszedł ostatnio. Nie, przepraszam. Tak, pokażesz, co masz na etui, nie pokażesz, co masz na etui. Może jakieś pieruna albo... O, brokat masz pięknie na tym, tak, więc stary komórek nie, o smartfonach mówimy, Darku, więc słuchajcie, każdy z nas ma teraz, praktycznie większość z nas ma smartfona, tym smartfonem zastępujemy zarówno aparaty, jak i kamery i tak dalej, dużo kręcimy filmików, nadchodzą święta, więc czas taki, kiedy będziemy też starali się te chwile nakręcić, może nie szusowanie na stokach, chyba, że ktoś naprawdę lubi przejechać tam kilkaset kilometrów i wrócić, albo zatrzyma się jako wyjazd służbowy, ale to też wtedy kręcimy i będziemy mówili między innymi o tym kręceniu, o tym, co można później z tego fajnego zrobić, ale to więcej dowiecie się niebawem. Ostatni webinar w tym roku, z Moniką widzimy się po nowym roku, po feriach i tak dalej i wtedy na Kaszuby, a Wojciech nie wiem jak tam na Kaszubach, czy przyjmują, bo w Zakopanym to podobno miało być wszystko zamknięte, więc ale pewnie... Delegacje jedź. No właśnie chciałem powiedzieć, że w delegacji zawsze można pojechać. Widziałem, że jeden z hoteli, który obserwuję, już napisał właśnie, że śniadanie serwują do pokoju, basen nadal otwarty, masaże działają i można do nich przyjechać w delegację, właśnie w podróż służbową.
to ten, tak więc. No tak, w sumie blisko Trójmiasta można wyskoczyć, także, ale tam, nie, tam chyba na nartach nie pojeździsz. A wiesz, w zimę to wszyscy na narty chcą jechać. Mówię to z doświadczenia własnego jako osoba, której miasto jest na tak zwanej trasie S7, czyli trasie Warszawa-Zakopane i to naprawdę widać. Ale ciocię można odwiedzić, dokładnie. Jakieś, aha, no to, to tak, bo byłby śnieg, bo u nas już nie wiem jak u was, ale u mnie już 2 razy stopniał. Na razie zdążyłem zaliczyć jednego bałwana na podwórku. Telewizji nie mam, więc innych bałwanów nie widziałem. I tym akcentem pozytywnym i żarcikiem Eka się uśmiecha, już zadowolona. Już od razu lepiej, no, już od razu lepiej. Tak, no, coś się odmieniło już. Nie żegnamy się z wami. Jaki Darek głupoty gadasz? Jaka Warszawa, Radom, Zakopany? Warszawa, Zakopany, przez Radom już jest obwodnica, nic nie przejeżdża. Tak więc tu próbuje kolega nas z Radomia wprowadzić w błąd. S7 już nie idzie przez Radom, moi drodzy. Wreszcie można go omijać bokiem. Jedna z bardzo dobrych decyzji. Więc dziękuję wam bardzo, zapraszam was jeszcze na przyszły poniedziałek na webinar Niespodziankę, no i w przyszłym roku obserwujcie, bo Monika się pojawi nie tak daleko. Nigdzie nie pokazałam. Co? Czego nie pokazałeś? Nie, no mówię, że po nowym roku, jak będę robił webinar, to pokażę coś, o czym jeszcze nigdzie nie mówię. A, no to dobra, to słuchaj, to my musimy jeszcze z Moniką ustalić, żeby to był dobry termin. Taki ten, jak ustalimy, to damy wam znać w styczniu. Jak Monika mówi, że pokaże nam coś, czego nikomu innemu nie pokazała, nigdzie, nawet mężowi. O, to słuchajcie, to mówi samo przez się po prostu. Zapraszajcie innych do lubienia strony Fundacji Inspirujemy, tam będziemy stawiać webinar. Ja sądzę, że to będzie wymagało specjalnej zapowiedzi Monika jakiejś. Tak więc... Dokładnie. Monika jest pełna niespodzianek, jak każda kobieta jest w ogóle niespodzianką. Często nieodkrytą. Znaczy chciałaś powiedzieć zagadką. Zagadką? Nie, zagadkę. Kobiety, wy jesteście niespodziewane. My się nigdy nie spodziewamy, z czym wypalicie. Tak więc z perspektywy męża, brata, ojca, córki, tak mogę też stwierdzić. Lada moment dziadka, takie życie. Do dziadka jeszcze mi na szczęście daleko. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek no, życzymy wam, powiem to jak Kuba Klawiter, nie wiem czy znacie takiego, znośnego tygodnia wam życzymy. Do usłyszenia. Dokładnie. Byle do świąt. To już niebawem.